Przechodzimy w związku z tym do punktu 7. Interpelacji i zapytania radnych. Bardzo proszę. Początek kadencji, a więc problemy też takim nie ma na razie ważnych, więc jest ktoś? Nie wiem. A zatem możemy przejść do punktu 11. Wspólne wnioski i informacje. Proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Goście. Ja w imieniu mieszkańców, co prawda robiliśmy ilustrację tego miejsca, które znajduje się na osiedlu Kolszczyckim. Chodzi o skrzyżowanie dwukątowej drogi zmierzającej pod sklepu Cisowej. Od naszego pracy biuru mieszkańców znowu ze mną się kontaktowało i prosiło, żeby rzeczywiście to rozwiązać, bo mimo to, że jest zakaz szybkiego poruszania się ulicą Cisową, jeżdżą z bardzo dużą szybkością i wiele nie było zagrożeń w międzyczasie. I propozycje są takie, że albo zmontować lustro, czy też może nawet zwalnianie na ulicy Cisowej przed tym skrzyżowaniem. To wymusi jakby ograniczenie szybkości. Tym bardziej, że tam okazało się, że dosyć dużo dzieci jeździ na małych takich tamtych składek rowerkach i innych rzeczach. W związku z tym no, jest naprawdę niebezpiecznie. I to już miałam kilka sygnałów osób, które z przerażeniem no, patrzą na tą sytuację, bo już ich to dotyczyło. Dlatego jest to chyba, uważam, że ze względu na bezpieczeństwo bardzo ważny problem do rozwiązania. Druga sprawa związana z zimą, jako że potrzebne są, ja zauważyłam, że staniałe skrzynie z piaskiem, już zaczęło się wszystko. Mamy jeden sklep. Ten sklep ma taki, tak, to dojazd do tego sklepu jest bardzo taki ubity, bo to się droga polna, prawda? Ale kiedy zaczyna się robić ślisko, to tam jest niebezpiecznie. I pani bardzo prosiła, żeby tam też zabezpieczyć jakąś skrzynię z piaskiem. I jeszcze jedną sprawę taką. Też zima może spowodować następną sytuację. Wiadomo, że na to się, że tam stoi wypalony w części dom. Dom strasząc jest zagrożeniem. Myślę, że trzeba byłoby właścicieli zobowiązać do rozkrótki. No coś z tym pan trzeba zrobić, bo to może być, posłużyć do jakiegoś następnego wykorzystania niebezpiecznego tego obiektu. Także tutaj prośba, żeby tym się zainteresować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłasza się problematycznie. Ja chciałem złożyć wniosek w dwóch sprawach. Pierwsza to na ulicy Dworcowej przy posesji bodajże 24. Tam jest zamontowane na chodniku słup z lustrem. Lustro służyło wyjeżdżającym z posesji Dworcowa 13, czyli od tego okolego tak zwanego samuraja. To lustro jest bardzo często tłuczone przez przejeżdżające duże pojazdy, przede wszystkim autobus, który tamtędy jeździ. To lustro jest usuwane zbyt blisko jezdni, w związku z czym pewnie przypadkiem to lustro jest zataczane przez te autobusy. Prośba jest taka, żeby spowodować przestawienie tego słupka z lustrem bliżej posesji, żeby przejeżdżające pojazdy nie zataczały. No, ma to wpływ na przede wszystkim bezpieczeństwo drogowe w tamtym miejscu. Zgłaszali ten problem już mieszkańcy uliczni. To jest jedna sprawa, a druga sprawa dotyczy skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z ulicą Kościuszki. Tam jest ten wyjazd na skrzyżowanie ograniczony znakiem stop. I często jest sytuacja, że samochody właścicieli pobliskiej posesji, które tam stoją, powodują właściwie nie utrudnienie, ale całkowicie niewidoczność pojazdów nadjeżdżających od strony Bolesława i stwarza to zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Z tego co wiem, jakiś czas temu doszło już tam do zdarzenia drogowego z udziałem jednośladu. Jest to
też problem zgłaszany przez mieszkańców Straszek, także bardzo bym wnioskował o podjęcie jakichś działań w tamtym miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Czy zabrać głos? Ja już. Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Państwo, w związku z procedurą przygotowania, omówienia, uchwalenia budżetu i dzisiejszą sesją, na której powołano już Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, chciałbym zasugerować, jeśli istnieje taka możliwość, posiedzenie komisji, ponieważ mamy tutaj w przyjętym wstępie harmonogramie do 4 grudnia przygotowania opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 5 grudnia już ciąg dalszy, czyli przekazanie tej opinii przewodniczącemu, 4 grudnia przekazanie przez przewodniczącego opinii do burmistrza, żeby może w poniedziałek, żeby niezwłocznie na przykład pytanie się odbyło, przepraszam Państwa, czyli te uwagi wspólne, które podczas posiedzenia całej Rady Miejskiej były dyskutowane, żeby trzymać się tego harmonogramu, jakieś uwagi przekazy komisji, później na przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Oczywiście Panie Burmistrzu, tutaj nie mamy żadnego roku, który będziemy zmienić. Myślę, że poniedziałek to byłby jedyny właściwy taki termin, w którym komisja budżetowa mogłaby się zebrać, by swoje sprawy poruszyć. Bo kiedy było decyzją Pana Przewodniczącego, że takie spotkanie członka komisji zorganizował. Tak, Panie Przewodniczący, Pan Burmistrz miał akurat wyprzedził, bo akurat ja chciałem w tej sprawie właśnie zabrać głos, mając na uwadze procedurę uchwalania budżetu. I ja myślałem tutaj, Panie Burmistrzu, jeśli by to, bo niektórzy członkom nie pasuje ten poniedziałek, czy ewentualnie wiem, że to jest dosyć późno, ale chyba nic się nie stanie, że to się z nimi troszeczkę dłużej i zrobimy to wtorek, czyli 4 o godzinie 13. I byśmy bardzo prosili, żeby Pani Skarbnik również i Pan Burmistrz uczestniczył. I już chyba nie będzie tutaj powiadomienia przez Panią Marylę, dlatego proszę członków Komisji Budżetowej i nie tylko, nawet jeśli będą pozostali członkowie Rady mieli chęć uczestniczenia, bardzo proszę. I byśmy zrobili to posiedzenie konkretnie wtorek, 4 o godzinie 13. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są członkowie obecni, prawda? Na sali wobec tego będę, że apel i termin wyznaczony przez Pana Przewodniczącego wszyscy przyjęli w wtorek po umówionej godzinie odbędzie się to posiedzenie. Widzę zgłoszeń, więc chcę jeszcze na koniec chcę przeczytać dwa pisma. Na moje ręce wpłynęło pismo następującej treści. W imieniu lokalnej organizacji turystycznej Kociewie chciałbym na Pana ręce złożyć szczere gratulacje wszystkim wybranym radnym Rady Miejskiej z Kaszewa. Panu zaś w szczególności gratulować wygodne stanowisko przewodniczącego. Jestem przekonany, że wśród zadań realizowanych przez samorząd gminy Kaszewy w tej kadencji nie zabraknie działań związanych z turystyką, kulturą i promocją naszej małej ojczyzny. Jesteśmy jako organizacja również do Waszej dyspozycji. Lokalna organizacja turystyczna została powołana przez samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej i stanowi niezależny podmiot stowarzyszenia. Tak znaczy udział wielu samorządowców w działaniach lokalnej organizacji turystycznej Kociewie oraz członkostwo organizacji dowodzi konieczności istnienia tego typu struktur na Kociewie. Jesteśmy oczywiście organizacją otwartą na nowych członków. Liczę jednocześnie na pomoc i zaangażowanie gminy Skarszewy w działaniach na rzecz tworzenia i rozwoju produktów turystycznych w naszym regionie, co jest podstawowym zadaniem zawodowym lokalnej organizacji turystycznej Kociewie, powołanej przez samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej. Życzę Panu oraz pozostałym członkom Rady Miejskiej w Skarszewie wielu sukcesów w pracy na rzecz społecznej działalności społeczności lokalnej. Z poważaniem dyrektor biura Piotr Kończowski. I drugi list.
od Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowany do Rady Miejskiej w Skarżewach. W związku z wyborami na radnych w Radzie Miejskiej w Skarżewach proszę o przyjęcie serdecznej gratulacji. Wybór Państwa jest efektem społecznym zaufania i poparcia, jakie obdarzyli Was wyborcy. Razem z nowym radnym burmistrzem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej wspólnoty przez kadencję 2018-2023. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana Burmistrza i Państwa na Rady wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Wasz wspólny wysiłek i nasze wspólne działanie umocnią przekonanie, że polska samorządność od 29 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości nie tylko wolnej ojczyzny, ale i motorem budowania lokalnej społeczności i tak ważnej w rozwoju mikroregionów. Podpisali przewodnicząca sekcji emerytów i rencistów ZNP Barbara Bartowska oraz prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skarżewach Bogusława Fiała. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Skarżewach. Dziękuję.